Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Uczniowie rozcierają przed Jezusem swe płaszcze, a na drogę rzucają ucięte gałązki. Taki był rytuał towarzyszący powitaniu króla. Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako prawdziwy król Izraela. Wołanie Hosanna oznaczało: uratuj, pomóż. Jezus jest tym, który przychodzi w imię Pańskie i dzięki któremu przychodzi Królestwo Dawidowe. Za wołaniem Hosanna na wysokościach uczniowie proszą aniołów, by im wtórowali w niebie. Jezus przybywa nie tylko do miasta, on przybywa także do świątyni. Ci, którzy rozkładali przed Jezusem wjeżdżającym do Jerozolimy swe płaszcze, nie byli ludźmi bogatymi. Należy pamiętać, że ludzie czasów biblijnych bardzo cenili sobie ubranie, gdyż było ono dla nich środkiem umożliwiającym przetrwanie. Zdobywane z trudem ubrania uważano za rzeczy cenne. Szata też jako obraz podstawowej ludzkiej potrzeby stała się symbolem Bożego zaopatrzenia. To ubiór wraz z żywnością jest jedną z dwóch dziedzin ludzkiego życia, o której Jezus zabrania troszczyć się przesadnie. Rozkładanie płaszczy przed Jezusem wskazywało również na potrzebę odrzucenia przez nich uczynków ciemności. Zdejmowanie szat miało wymiar duchowy. Ubiór człowieka był symbolem grzeszności. Po grzechu pierworodnym pierwsi rodzice zrobili sobie przepaski, aby ukryć swą nagość. Szata stała się symbolem chęci ukrycia ludzkiego wstydu. Często przemoc była postrzegana jako szata, którą człowiek się okrywa. Zatem szaty, które rozkładane są przed Jezusem, są znakiem podporządkowania się Jemu, uznania Jego królewskiej władzy i próbą i prośbą o przeobleczenie człowieka na nowo. Zbawienie było opisywane jako szata. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną swe klejnoty. I tam jeszcze był osioł. Jezus wjeżdża na osiołku. Osioł był symbolem królewskości. Na nim Pan wjeżdża do Jerozolimy. To objawiało pokorę Jezusa. Zwierzę, które wybrał, nie wskazywało na to, że był człowiekiem biednym,
lecz że był królem. Przybywa nie po to, aby walczyć i zdobywać. Człowiek, który jechał na ośle, nie dążył do wojny. Niektóre ikony przedstawiają Jezusa jadącego na ośle ze spuszczonymi nogami z jednej strony, a zatem w pozycji kobiety, a nie kogoś, kto przyjeżdża walczyć. Niezwykły jest w tym obrazie, w tym wydarzeniu entuzjazm uczniów patrzących na mistrza. Oni przeżywają wielki czas świętowania. Widzą w nim króla. Żaden z nich nie przeczuwa dramatu, który już się rozpoczął. Czy można oddanie własnego życia rozpoczynać świętowaniem? Jezus tak uczynił. Charakterystyczne na tej scenie jest przerażenie faryzeuszów z jednej strony. Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. A z drugiej strony, co słyszymy? Radość. Głośne, entuzjastyczne wołanie tych, którzy kochają swojego nauczyciela. Jedni zgorszeni nie mogą dostrzec w nim króla, inne radość i prostota umożliwia widzenie i wyznanie. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Czas radości jest pięknym doświadczeniem, w którym uczniowie przygotowują się na mękę Pana i swoją mękę. Bo choć z oddali oni cierpieli z Nim w swoim ludzkim lęku. Czas radości, świętowania, wielbienia Boga jest czasem umacniania siebie i innych na to, co ma przyjść. Gdzie brakuje radości, tam człowiek sam wobec siebie stawia przeszkody do wielbienia Boga. Zobaczmy, że każda chwila jest dobra na to, aby wielbić, aby płakać, aby smucić się, umierać, powstawać z upadku, powracać do życia. Teraz jest czas na powrót mój do życia.